Czy jesteś nauczycielem, który od czasu do czasu organizuje wycieczki dla swoich uczniów, a może po prostu cały czas zastanawia się, czy to jest dobry moment, żeby je zrobić, bo nasłuchał się, jakie to jest trudne i ciężkie? I fakt to bywa czasem niesamowite wyzwanie, ale przychodzę do Was z ciekawym rozwiązaniem, które w zasadzie wpadło mi w ręce przez przypadek. Dobra, to teraz intro i posłuchacie za chwilę, o co w tym wszystkim chodzi. Jakiś czas temu organizowałem wycieczkę do Torunia, gdzie chciałem moim uczniom pokazać, no jaka piękna jest chemia i do centrum chemii w małej skali w Toruniu wybieraliśmy się. Miało być wszystko fantastycznie. Uczniowie chcieli jechać na tą wycieczkę, zebrała się grupa osób. Ja walczyłem o to, żeby było jak najtaniej, więc chciałem zorganizować, żeby było jak najwięcej osób, więc robiłem całą reklamę, wysłałem SMSy. Słuchajcie, do uczniów, którzy się zapisali. No ale zobaczyłem, że czeka na mnie bardzo dużo dokumentacji do ogarnięcia, zwracaniu uwagi na takie szczegóły jak dieta, ubezpieczenia. Potem z czasem nagle okazało się, że z niewiadomych przyczyn uczniowie zaczęli się też wycofywać. Musiałem wziąć swoich synów po to, żeby koszty dla uczniów były jak najniższe. I trochę mnie to wszystko sfrustrowało, dlatego że wcale to takie łatwe nie było. Myślę, że od strony rodziców. On się wydaje, że zorganizowanie takiej wycieczki to jest łatwa sprawa. No nie jest to zbyt zachęcające w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach organizowanie wycieczki szkolnej, jeżeli myślimy, ile po drodze jest min, na które możemy wpaść. I tak się złożyło, że zupełnie przez przypadek napisał do mnie Marcin z wycieczkomat.pl, który opowiedział mi trochę o tym, jaką firmę stworzyli razem ze swoim kolegą, nauczycielem, który właśnie opowiedział mu, opowiedział mu o problemach związanych z wyjazdami e, gdzieś tam organizowanymi w szkole. I jak ja tego wszystkiego posłuchałem, to stwierdziłem, że chcę go zaprosić na rozmowę i chcę, żeby wam opowiedział o tym, czym tak naprawdę ten wycieczkomat.pl jest i jak może Tobie, nauczycielu, pomóc w organizowaniu szkolnych wycieczek. Więc teraz zapraszam Was do odsłuchania rozmowy z Marcinem z Wycieczkomat.pl. Witaj, Marcinie. Cześć, cześć. Witam eee. wszystkich. No właśnie, słuchaj, idea jest prosta. Powiedz mi, wycieczkomat.pl, co to jest? Automat z wycieczkami? Wycieczkomat to jest tak naprawdę inicjatywa, która została stworzona, aby. Organizować wycieczki w dużym skrócie, natomiast naszą, naszą misją jest realna zmiana standardów pracy. Chcemy wspierać nauczycieli i chcemy, żeby ten proces organizacyjny nie dotyczył ich, ponieważ nie leży w zakresie ich obowiązku. Dlatego naszym, naszym zadaniem jest zmiana całego procesu, postawienie go w nowym świetle technologicznym w naszych, w naszych realiach, które aktualnie są, globalnej cyfryzacji i. Jest inicjatywą, natomiast jest też projektem dużym, który, który rozwijamy na terenie całego. No właśnie, jesteście startupem, firmą z dwuletnim doświadczeniem, która dostała już ogromne dofinansowanie i funkcjonujecie, rozwijacie się, ale mnie jakby urzekło i ukradło, skradło moje serce to, że współzałożycielem tego całego przedsięwzięcia, poza Marcinem, którego teraz wszystkich widzicie, który jest trochę odpowiedzialny za tą wizję technologiczną, jest nauczyciel. Czy to prawda? Jak to się w ogóle wydarzyło, że wpadliście na pomysł wycieczkomatu? To jest bardzo długa historia, ale to jest prawda. E, współzażycielem, w ogóle inicjatorem tego projektu jest e, Krzysztof, który był wychowawcą, pracował jako nauczyciel przez 10 lat e, i doskonale e, jakby znał ten proces od środka. Zna życie szkoły, wie z czym to się wiązało. E, sam zrobił kilka wycieczek i przerobił ten temat na własnej skórze. Jest też z rodziny nauczycieli. Rozmawiając na Kawi, opowiadał mi o tym, że, że, jest, to, że jest, to, jest, to, jest to duży temat, którego nikt nigdy nie podjął się, żeby, żeby faktycznie zmienić. Od słowa do słowa wyszło, że możemy spróbować wykorzystać technologię i zrobić te wycieczki zupełnie inaczej. A raczej skupić się na tym procesie, który jest przy wytworzeniu wycieczki, żeby był dużo bardziej. Prosty, mniej obciążający dla nauczycieli, więc jakby potrzeba zrodziła się w samym sercu szkoły, wśród nauczycieli, którzy musieli to po prostu robić. Robili to na co dzień. Tak powstała cała koncepcja. Czyli gdzieś za tym wszystkim stoi duch nauczyciela, który zderzał się z taką rzeczywistością jak ja, organizując wycieczki i to spotkanie spowodowało, że wypisaliście sobie listę problemów, zobaczyliście jakie można rozwiązać i nagle powstała maszyna, w której ja jako nauczyciel mogę sobie pewne rzeczy wybrać, a potem wy zajmujecie się całą obsługą. Interesuje mnie w ogóle cały ten mechanizm, jak to działa. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że z tą moją wycieczką do Torunia piszę do was. Mam koncept, żeby pojechać do Torunia. Jak ten proces wygląda od strony Początku i końca takiej wycieczki. Opowiedz. Jasne. Zgłasza się do nas nauczyciel, taki, taki ty, który ma pomysł na wycieczkę, albo w ogóle ma pomysł, żeby jechać na wycieczkę. Nawet nie musi mieć pomysłu. Wystarczy, że grupa chce gdzieś wjechać, chce nagrodzić klasę, chce ich zabrać, zintegrować, chce nauczyć ich też trochę samodzielności. Ma nową klasę, albo na koniec pewnego etapu ich rozwoju przekazuje ich do kolejnego etapu edukacji, chce ich zabrać, przychodzi do nas i, i mówi, że chce zabrać swoją grupę. Potrzebujemy z wami kilku informacji, wypełnia prosty formularz Czekaj, na stronie. No właśnie, właśnie, żebyśmy przychodzi, to znaczy muszę gdzieś jechać, wejść do jakiegoś biura? Nie, totalnie. Pracujemy, wszystko dzieje się online, wchodzi na naszą stronę, wypełnia prosty formularz na wycieczkom.pl. Wypełnia klika guzik w prawym górnym rogu bezpłatna wycena wycieczki, wypełnia dane. Jeżeli ma pomysł, może go opisać, jeżeli nie ma, po prostu zostawia puste pole, klika wyślij. To zapytanie trafia do, do, do serca wycieczkomatu, do naszego działu operacyjnego, który, który zbudowany jest, który, który tworzy kilka wspaniałych osób, które kochają turystykę i organizację wyjazdów patrzą, co mogą zrobić, zaproponować, kontaktujemy się wtedy z tobą, przedstawiamy ci wstępną koncepcję. Wycieczkę dopasowujemy do wieku grupy, do programu nauczania, do potrzeb, czy mamy bardzo energiczną grupę, czy chcemy pójść w góry, pojechać nad morze, spędzić czas bardziej razem, być może wycieczka ma mieć jakiś program nauczania konkretny. Przygotowujemy koncepcję, dzielimy się tą koncepcją, jeżeli uznaje nauczyciel, że ona jest OK i cena jest będzie akceptowalna przez rodziców, Przygotowujemy ofertę wstępną w wersji dla nauczyciela, dla rodzica. Załączamy mini poradnik, jak rozmawiać z rodzicami o wycieczce na zebraniu. I przygotowujemy pełną dokumentację, którą dostajesz na maila. Idziesz z tym do rodzicami, do innych nauczycieli, decydujecie wspólnie, czy to jest coś, co chcecie zrobić. Potwierdzasz nam, że tak, wybraliśmy tą ofertę, nie możemy trochę zmodyfikować. Czekaj, muszę się wtrącić. I do tego etapu cały czas ta usługa jest bezpłatna. Tak, to jakby nic nie kosztuje. E, nasi konsultanci są do dyspozycji nauczyciela. E, po zaakceptowaniu koncepcji, dajemy Ci gotową wiadomość, którą wklejasz do dziennika elektronicznego, wysyłasz do rodziców. Wiadomość zawiera link do strony dedykowanej dla Waszej klasy, grupy, czy kilku klas, gdzie rodzice wchodzą i od tego momentu przejmujemy ich na siebie. To znaczy, rodzic zapisuje swoje dziecko na stronie wycieczkomatu. Podając takie informacje jak diety, leki, alergie, ważne uwagi, które muszą być uwzględnione podczas wyjazdu, ponieważ jest to dziecko 3 dni na wyjeździe, żywi się w różnych miejscach, dzieci mają alergie pokarmowe, uczulanie na przykład na orzechy, więc my te informacje agregujemy, zbieramy płatności w wygodnych ratach. Przypominamy o tym, że są kolejne płatności, więc ty jako nauczyciel nie zbierasz gotówki. Nawet nie możesz zbierać gotówki, bo my nie mamy takiej możliwości. Czyli zbieramy płatności online. Rodzic akceptuje regulamin wycieczki, akceptuje politykę prywatności, akceptuje regulamin wycieczkomatu. Jesteśmy spółką, mamy wszystkie niezbędne licencje. Jesteśmy podmiotem, który wchodzi między nauczyciela a rodziców. To rodzic przed nami jakby odpowiada też w czasie zapisów, więc my te dane od niego mamy w wersji cyfrowej zagregowane do jednego miejsca. Po zapisach. No, ale czekaj, teraz powiedz mi tak, czy jako nauczyciel mogę sprawdzić sobie, co tam zostało wypełnione, i wejść sobie w każdej chwili, poczytać sobie o tych rzeczach, które rodzice zostawili na temat uczniów? Oczywiście jest to w czasie rzeczywistym, masz dostęp do aplikacji, dostajesz hasło login, logujesz się w czasie rzeczywistym, możesz zobaczyć, ile zapisało się osób, ile jeszcze potrzeba, żeby wycieczka się odbyła, ponieważ jest jakieś minimum osób, które musi pojechać, żeby, żeby wycieczka się odbyła. Widzisz, osób się zapisało, możesz sobie odklikać, kto ci przynieść już zgodę. Możesz się skontaktować z rodzicem mailowo, możesz sobie wygenerować listę, jeżeli potrzebujesz. Możesz wprowadzić kadrę, co jest bardzo istotnym też dodatkiem w aplikacji, że wprowadzasz kadrę, która z tobą jedzie i wtedy my też dopasowujemy pokoje. Wiadomo, jeżeli mamy, jeżeli jedzie grupa mężczyzn, czy grupa kobiet, czy mamy grupę mieszaną, to musimy odpowiednio dobrać pokoje, żeby też nie było problemów. No ale tak samo jak dzieci potrzebują specjalnych diet i wykluczeń, tak samo my zbieramy takie informacje od opiekunów, czyli jeżeli jedziesz. Jedą z tobą nauczyciele, którzy potrzebują diety wegetariańskiej czy diety bez laktozy, to my te, te dane wprowadzasz do aplikacji, że masz z sobą nauczyciela, który ma dietę bez laktozy, i my tą dietę podczas całego wyjazdu uwzględnimy dla tego opiekuna, bo dla nas tak samo ważny jest każdy uczestnik wyjazdu, nie rozróżniamy tego, tak? więc tak samo dbamy o dzieci i opiekunów, żeby jadąc na wycieczkę, gdzie poświęcasz swój czas, żebyś miał tą wycieczkę zorganizowaną na odpowiednim poziomie też dla siebie. I też, żeby miał pewien komfort na tej wycieczce, czyli nie był w pokoju mieszanym na przykład. Tak. Brzmi, brzmi naprawdę zbyt pięknie, żeby to było prawdziwe. Czy ktokolwiek już skorzystał z takiej mitycznej i wygodnej usługi, czy to jest dopiero start Waszej firmy? Tak. Skorzystały już ponad 100 szkół w całej Polsce. Z dużych i małych miast. Obsługujemy naprawdę bardzo małe miejscowości też. Nie ma to większego znaczenia, skąd jest szkoła. Nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o terytorium organizujemy dla szkół z całej Polski, na terenie całej Polski. Zazwyczaj też wyjazdy za granicę, na ten moment mamy licencje na kraje ościenne, natomiast też współpracujemy z firmami, które organizują wyjazdy w całej Europie, które mają e, licencje na całą Europę i gdybyśmy mieli potrzebę zorganizowania wyjazdu też do Hiszpanii czy Francji, współpracujemy po prostu z firmami, które takie wyjazdy robią od wielu, wielu lat, mają bardzo bogate doświadczenie, także nie ma dla nas problemów, ponieważ nasze narzędzie też może taką wycieczkę obsłużyć. No dobra, ale wiesz, co takim częstym problemem, który pojawia się na wycieczkach szkolnych, jest na przykład rezygnacja ucznia na pewnym etapie z tego, że się zapisał, a potem nagle się re rezygnuje. I co się wtedy dzieje, kiedy uczeń się wycofuje na przykład z takiej wycieczki, którą wcześniej jakby wypełni taki formularz? Są dwie drogi. Po pierwsze, to zależy od, po od powodu, z jakiego ten uczeń się wypisuje. Trochę jest tak, że osoba dorosła kupująca wycieczkę dla siebie wakacje all inclusive, jeżeli je kupi, to nie może nic z nimi zrobić. Ponieważ tak działa branża turystyczna. Szkoły to nie obejmuje, ponieważ nauczyciel organizuje to sam. I potem rodzice przychodzą i oni nagle chcą zrezygnować. Proszę teraz kupić sobie wycieczkę na znanym jakimś biurze podróży i powiedzieć następnego dnia, że się nie chce jechać. Takie coś w ogóle nie istnieje w turystyce. W szkole? No niestety jest to dopuszczalne. My jako podmiot, który jest... Między rodzicami a szkołą bronimy przed takimi sytuacjami. Oczywiście to nie jest tak, że stawiamy przed rodzicami, że tak nie można, koniec, kropka. Mamy na takie sytuacje różne wyjścia. Po pierwsze, rodzic może zrezygnować, w zależności od tego, ile pozostało terminu do wyjazdu, taki sam jest nie zwrot. Od 80 do 20%. Z tego względu, że my, zbierając zaliczki na wycieczkę, opłacamy też podwykonawców hotel, transport, atrakcje. W Polsce jest ponad 3 miliony dzieci w szkołach podstawowych i wyjazdów w całym kraju w skali roku jest bardzo dużo. Żadne firmy, czy hotele, czy transport, czy znane atrakcje turystyczne nie przyjmują rezerwacji w ciemno i nie czekają z otwartymi rynkom, aż ta szkoła przyjedzie tylko wszyscy chcą zaliczek. Więc my zbieramy od rodziców zaliczki, które idą na poczet wyjazdu. Jeżeli ktoś rezygnuje, to my te zaliczki już wydaliśmy. Więc jeżeli chodzi o rezygnację, no to. Jeżeli jest ona sensowna, dużo wcześniej i tak dalej. My zawsze do tego podchodzimy elastycznie. Dopuszczamy zamianę do dwóch tygodni przed, nawet jeżeli to jest dziewczynka za chłopca, wtedy możemy jeszcze zerotować pokojami, możemy coś zrobić. Nie ma problemu. Rodzice się między sobą mogą rozliczyć, czy w naszą platformę. Dopuszczamy każdą możliwość tak, żeby było wygodnie też rodzicom. Ale w ogóle nie obserwujemy tam nauczyciela, co jest najlepsze. Nauczyciel mówi proszę na kontakt i my, nasz dział wsparcia się tym zajmuje, czyli jakby wszystkie pytania, które przychodzą do nauczyciela, przesyłane są dalej. Ale wracając do, wracając do twojego pytania o to, e, co w momencie, kiedy dziecko nie pojedzie. W cenie każdej wycieczki jest ubezpieczenie, jest pakiet ubezpieczeń. NNW, na wypadek, gdyby coś się stało, ale mamy bardzo wysokie, bo jest na 30 tysięcy złotych, jest konkurencyjne na rynku, ponieważ wiemy, jak to wygląda w małych biurach, jest to 5, 10 może tysięcy, u nas jest 30. Jest OC, na wypadek zdarzeń losowych. no Jakiś nieszczęśliwy wypadek, lemoniada na e, łóżku, czy zalany e, fotel w autokarze, cokolwiek. Ubezpieczenie ze 10 tysięcy, no, czyli nie musi potem ścigać grupy, zbierać po 15 zł i trzeba naprawić szkodę. To jest w cenie wycieczki. I ostatnie ubezpieczenie to jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Nawet jeżeli w dniu wycieczki dziecko się rozchoruje, rodzic idzie do lekarza, staje L4, zgłasza do nas i rodzic odzyskuje. Pełną płaconą kwotę do 1500 zł, czyli jeżeli wszystko kosztowało trzydniowa 750 zł, dziecko się rozchorowało w dniu wyjazdu. Naprawdę się rozchorowało i rodzic otrzyma to L4, dostanie zwrot e, za tą wycieczkę na konto. Mamy to ubezpieczone i to jest w cenie każdej wycieczki. Nawet jakbyś kupił wycieczkę za 85 zł, to to jest w cenie. Nie ma wyjątków. Naprawdę nieźle. No dobra, ale właśnie pojawiły się ceny. Wiesz, ja nie jestem ekspertem w rynku turystycznym, ale to, o czym ty opowiadasz, wygląda jak taka, brzmi jak usługa premium, a na coś, co jest premium, musi być bardzo drogie. Jak wyglądają ceny właśnie oferowanych przez Was wycieczek, w porównaniu do całego rynku? Czy jesteście równo ze standardem, powyżej standardu cenowego, a może jesteście atrakcyjniejsi cenowo niż wiele biur podróży, które oferują swoje wycieczki dla szkół? Nie znając rynku na początku myślałem, że jesteśmy, że, że, że jesteśmy może trochę drożsi. Natomiast teraz znając już cały rynek w Polsce, uważam, że mamy cenę standardową, a czasami nawet trochę niższą. Z tego względu, że my też dopasowujemy cenę do standardu. Nie ma jednych, dwóch takich samych wycieczek. To się nigdy nie zdarza. Mogą być w to samo miejsce, natomiast plany mogą być zupełnie inne. Organizując 20 razy trzydniowy Kraków, nigdy go nie zrobiliśmy jeden do jednego. On zawsze będzie się czymś różnił. Standard noclegu, inna atrakcja, po drodze inna atrakcja, na powrocie inna atrakcja, zupełnie inny program. Czy to będzie Kraków dopasowany pod szóstą klasę pod nauczyciela historii, czy pod języka polskiego? Nie da się tego porównać jeden do jednego. Więc ciężko jest nas porównać też z rynkiem, ale gdybyś wziął taki wyjazd trzydniowy nasz i konkurencji, ceny są bardzo podobne. My też pokazujemy zawsze cenę całej wycieczki. Nie robimy takich rzeczy, że to jest cena X, plus jeszcze należy zebrać. W trakcie wyjazdu po 100 zł, które potem na miejscu będzie rozliczane. To się w ogóle nie dzieje. U nas jest cena i ta cena jest już kompleksowa. Uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją tej wycieczki. Także jak porównasz to z konkurencją, najpierw pierwszy to komuś o konkurencja ma tanie 100 zł, ale jak doczytasz 5 gwiazdek, okaże się, że jak doliczysz to wszystko, to cena jest jednakowa albo niższa. Plus a ja oczywiście cała zabawa z tym, że to ja muszę zbierać pieniądze, ja się jakby mocno angażuję, ja odpisuję na wiadomości rodziców i te wszystkie stresy są po mojej stronie, a tutaj to wygląda tak, że wy rzeczywiście obsługujecie usługę. Ja jestem tylko tym towarzyszem tej usługi, który jest łącznikiem między Wami a uczniami, czy też rodzicami, a cała reszta już jest po Waszej stronie. No to się rzadko kiedy zdarza, jeśli chodzi o podejście do wycieczek szkolnych, więc tym bardziej musicie wiedzieć, że właśnie jak napisał do mnie Marcin o szansę na współpracę, to jak potem do mnie zadzwonił i opowiedział o tym i lepiej zrozumiałem ideę, jak to funkcjonuje, mówię, kurczę, nie, my musimy to nauczycielom powiedzieć, bo to wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. A nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie wygodnie wyczytać z pięknej strony, wycieczkomat.pl, a tutaj. Macie od współtwórcy całej tej idei, która już ma dwa lata, obsłużyła 100 szkół, przejechali ponad 100 tysięcy kilometrów razem z dzieciakami i nic złego się nie wydarzyło. Do tego uwaga, wszystko jest generowane automatycznie, wszystko dzieje się online. Macie aplikację, logujecie się, sprawdzacie dane i z waszej głowy schodzi organizacja wycieczki jako ciężar, tylko staje się być może przyjemnością, z której uczniowie chcą skorzystać i rodzice, a nie, że wy na siłę gonicie kogoś, kto chce to tak naprawdę z tego skorzystać. Podoba mi się ta opcja z ubezpieczeniem, z tym zwrotem, bo też tego jakby ja nie kojarzę, żeby było w innych miejscach i to był dla mnie zawsze duży stres, czy dochodzę do tego limitu. Ostatnio mówię, sytuacja moja w Toruniu powodowała, że musiałem dwójkę swoich prywatnych dzieci wziąć, żeby cała reszta klasy miała taniej, bo wykruszyłem się na ostatnim etapie dokładnie trzy dni przed startem wycieczki bez podania żadnego powodu. Kilka osób i zeszliśmy na tą niższą pulę, a ja wtedy zostałem bez żadnego narzędzia, które mogłoby zareagować, poza tym, że musiałem dołożyć do tej wycieczki. Moje dzieci skorzystały jak najbardziej, ale no było to dla mnie jakby stresujące. Marcinie, czy jak możemy jakby zaprosić teraz nauczycieli do tego, żeby. Od czego powinien w ogóle nauczyciel zacząć, jeśli chce współpracę z wami? Tak po prostu na koniec, bo już tutaj chcemy ich zostawić z taką call to action, co mam zrobić? Pozostaje nam zaprosić na naszą stronę. Kliknąć, bezpła kliknąć bezpłatna wycena, wysłać formularz i zobaczyć, co się wydarzy na kolejnych etapach, bo nawet najpiękniejszy marketing, najpiękniejsza strona. Nie będzie mówiła o nas tyle, co jakby nasze działania, a to nimi chcemy udowadniać, że dowozimy wartość. I my też jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie. Zależy nam, żeby się to rozwijało jako projekt. Chcemy stale rosnąć i mamy misję, żeby naprawdę zmienić coś w szkole i stworzyć narzędzie, które ułatwia życie odciąża, zdymuje odpowiedzialność. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że znaleźliśmy taką niszę, która ma taki wolumen w Polsce i tak naprawdę zgłosić się przez stronę do nas i zobaczyć, jak to działa. Wycena nic nie kosztuje, także... Tak jest. Zróbcie to, wejdźcie sobie na stronę wycieczkomat.pl, sprawdźcie, skontaktujcie się z tymi młodymi ludźmi, którzy czują edukację ja sobie zdaję sprawę z tego, że wycieczki to jest wyzwanie i wiem, ile to kosztuje nauczycieli, zawsze będziemy dyskutowali na temat tego, czy warto, ale wiem dobrze, jak moi uczniowie reagują na takiej wycieczce, która jest dobrze zszyta na miarę i jak bardzo pytają, kiedy będzie kolejna. Jeżeli ktoś by nam pomógł, nauczycielom, w organizowaniu tego, żeby to nie było dla nas dodatkowym ciężarem, to być może też dla nas stałoby się to bardziej przyjemne niż było do tej pory. Pamiętajcie, że przez wiele, wiele lat to była trochę kula u nogi wielu nauczycieli, i być może ta usługa, którą organizuje Wycieczkomat.pl, pozwoli, żeby ta, ten ciężar przeszedł na drugą stronę i żeby to stało się przyjemnością i jedną z, jednym z elementów funkcjonowania szkoły, a nie tym, od czego tak naprawdę uciekaliśmy od lat. Bo dlaczego mamy dźwigać kolejną kulę, skoro ich już dużo dźwigamy? Więc Wycieczkomat.pl został wymyślony przez nauczyciela. I tutaj specjalisty od IT, po to, żeby nam pomóc. Warto skorzystać. Skoro macie w planach wycieczkę, to zobaczcie, jak będzie się Wam realizował taką wycieczkę z wycieczką.pl, a być może polubicie się na dłużej i będziecie częściej dzieciaki zabierali na różne wycieczki. Krótsze, dłuższe, dalej, bliżej. Zobaczymy. To co, Marcinie? Polecamy Wam stronę wycieczką.pl i zapisujcie się, rejestrujcie się. o bezpłatną wycenę. Zobaczcie, jak to działa i potem napiszcie mi, czy rzeczywiście to funkcjonuje tak, jak Marcin obiecuje, bo ja. Następną wycieczkę będę organizował, to na pewno spróbuję przez wycieczkomat.pl. Ale teraz muszę trochę odpocząć, więc nie mam w planach. Więc jak macie w planach, to wy naprawdę odezwijcie się do nich i napiszcie mi potem, czy naprawdę działa tak, jak Marcin opowiedział. Trzymajcie się, powodzenia, cześć. Dzięki, cześć. No dobra, mam nadzieję, że ta rozmowa naprawdę rozwiała wam wiele wątpliwości i już wiecie, że warto napisać do ekipy z wycieczkomat.pl i dowiedzieć się, jak to rzeczywiście działa, i sprawdzić ich. Ja już wiem, że jak następnym razem będę organizował wycieczkę gdziekolwiek, to najpierw napiszę do nich i sprawdzę, jak są w stanie mi pomóc, żeby ta wycieczka była przyjazna dla uczniów, ale też dla mnie, jako organizatora, który bierze na siebie dużą odpowiedzialność. A przecież jest ktoś, kto może nam w tym wszystkim pomóc i wesprzeć. I co najfajniejsze, jest to taki startup, który. Wyszedł z potrzeby nauczyciela, który spotkał człowieka, który ogarnia trochę technologii, to wszystko się połączyło i jakoś jest nam w stanie pomagać, więc zaryzykujcie, sprawdźcie, co Was to kosztuje. Zawsze wycenę, pamiętajcie, macie zafry. I tak, ten materiał był sponsorowany w jakiś sposób, ale to był naprawdę zbieg okoliczności, żeby po tej mojej ostatniej wycieczce Marcin napisał do mnie i ja pokleiłem sobie fakty, że rzeczywiście trzeba nam pomóc, żebyśmy organizowali te wyjazdy, jeśli mamy czasami od uczniów wyciągnąć ze szkolnych murów i pokazać im jak fajny jest świat na zewnątrz. No dobra, to wiecie co macie zrobić wycieczkomat.pl, a ja zmykam. Do zobaczenia w następnym materiale, cześć.